Cześć wszystkim, Maciej Skorża został selekcjonerem, tak, Maciej Skorża został selekcjonerem reprezentacji, ale nie Polski, tylko Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym będę mówił w dalszej części tego filmu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Maciej Skorża, były tutaj trener Lecha Poznań, Amiki Wronki, tak? Były także trener Pogoni Szczecin, został selekcjonerem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego celem będzie tutaj seniorskiej drużyny, jego celem będzie doprowadzenie do awansu na Igrzyska Olimpijskie, które będą mieć miejsce w Tokio w 2020 roku. I właśnie tutaj Maciej Skorża, przed nim stoi to zadanie. Praktycznie przez ostatnie kilka miesięcy Maciej Skorża pozostawał bez pracy. Wcześniej, tak jak powiedziałem, prowadził Lecha Poznań oraz Pogoń Szczecin. Natomiast teraz jest selekcjonerem daleko, daleko na wschodzie. No na pewno tutaj zarobki są bardzo dobre, jeśli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zresztą nie jest to przypadek, ponieważ wcześniej w 2012 roku do 2013 roku prowadził zespół, który nazywa się Etifak FC. To jest zespół z Arabii Saudyjskiej. Przypomnę tylko, że Maciej Skorża ma 46 lat. Także tak to właśnie wygląda. Wszyscy się spodziewali, że obejmie tej funkcję trenera w Ekstraklasie, jednak takiej funkcji nie objął. Zostanie selekcjonerem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy według was jest to dobry krok, czy też nie. Natomiast w latach 90. od 97 do 1999 roku razem z Pawełem Janasem tworzyli tak zwany bank informacji dla reprezentacji Polski. Później w 2003 roku w maju był asystentem także Pawła Janasa. Natomiast jeśli chodzi o, oczywiście o seniorską kadrę, i tym asystentem był aż do 2006 roku. Także tak to właśnie wygląda. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.